Jesteśmy tak różni, a jednak podobni. Czujemy ból, radość, smutek, złość. Pytanie, jak sobie z tym radzimy i czy w ogóle sobie radzimy? Wykład, jak pozbyć się lęku, by być blisko z innymi, poprowadziła w Ostródzie Agnieszka Kozak. Psycholog, psychoterapeutka, autorka książki Mądra bliskość. Różne rzeczy robimy, żeby nie czuć lęku. Bo jakoś nam mówiono, że on jest niedobry, że nie powinniśmy go czuć, że jak ktoś czuje lęk, to jest słaby, albo że to coś z nim nie tak. Czasami też jest tak, że o innych emocjach mówi nam się różne głupoty, że jak się płacze, to też jest źle. Wczoraj miałam taką poruszającą sytuację, napisała do mnie pani na Instagramie i mówi, co ja mam zrobić, bo mój mąż od kilku dni płacze. Skąd się bierze lęk? Jak to wpływa na nasze relacje? Jak go oswoić w sobie? Czy można się go pozbyć? Tak brzmiały pytania i to na nie były udzielane odpowiedzi. Lęk jest nam potrzebny. On jest bardzo ważną informacją. To jest informacja, która mówi, że być może czegoś właśnie teraz potrzebujemy, albo być może nie dostajemy czegoś ważnego dla nas. Kłamstwo zabija przyjaźń, prawda zabija miłość. Kłamiemy w codziennych sytuacjach. Chyba każdemu zdarzyło się odpowiedzieć, nie mam pieniędzy, zamiast daj mi spokój. Nie kłamiemy bez powodu. Powiedzenie prawdy wymaga odwagi. Nie każdego na nią stać. Jeżeli ja mam takie doświadczenie, że kiedy w dzieciństwie powiedziałam prawdę i zostałam za to ukarana, albo kiedy babcia zapytała, czy smakuje ci zupa? I ja powiedziałam, że nie. I potem była afera na tydzień. To ja się uczę, mój mózg i moje ciało uczy się tego, że jak następnym razem prawdopodobnie powiem prawdę, to znowu wydarzy się ta niedobra rzecz, która wydarzała się wcześniej. To jakoś brzmi znajomo? Kryzysy oraz trudne sytuacje kształtują charakter, bolą, ale i dają siłę. Jeśli mówimy o niszczącym wpływie sytuacji trudnych na człowieka, to mamy na myśli te powtarzające się momenty, z których jednostka nie wychodzi z doświadczeniem sukcesu, lecz porażki. Nie wiem, czy Państwo tak macie, ale bardzo wielu moich pacjentów tak ma, że prowadzi dialogi w głowie. I co ja mu powiem, jak on mi powie i jak ona wtedy i... Potem jeszcze niestety te dialogi wychodzą z aparatów paszczowych i zaczynamy ze sobą rozmawiać, czyli i wiesz co mi Zośka powiedziała? Nie, no Zośka, ja wiem, Zośka to jest beznadziejna. No właśnie, jest beznadziejna, prawda? No i do tego dochodzi takie zjawisko, które się nazywa ruminacja i nam smoki rosną. I my się potrafimy obrazić przez to, co sobie w głowie wyprodukujemy. Wielu z nas uważa się za silne osobowości. Jesteśmy charakterni, niezniszczalni, najmądrzejsi. Jednak nie jesteśmy na tyle odważni, by wyłożyć wszystkie przysłowiowe karty na stół. Czy wyobrażacie sobie, że jest taka sytuacja, w której bylibyście w stanie, że macie taką osobę w życiu, której jesteście w stanie odpowiedzieć na każde zadane pytanie, bez wstydu, bez lęku, bez niepokoju. Czyli o co by nie zapytała, wy odpowiecie prawdę i nie macie żadnego lęku. Kto ma taką osobę? Dobrze. Kto ma 10 takich osób? Po co? Ładne. Nie mamy lasu rąk. A kto odpowiedziałby każdemu na każde zadane pytanie bez lęku, wstydu i niepokoju? I prawdę, no raczej. Humorystycznie spuentujmy ten wcale nieprosty temat. Nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu. A oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Poddajmy ten wielowątkowy wykład analizie.